No, hello tutaj Purpos. Witam w kolejnym odcinku z Q&A. Ostatni QA był zaskakująco, miał wysoką popularność, więc stwierdziłem, że nagram jeszcze jeden. To prawda muszę wam się przyznać, szczerze, bez bicia, że po prostu dzisiaj mam niewiele czasu i no nie jest to tak, nie będzie to tak fantastycznie obrobione, jak zwykle. Eee, tak jak zwykle fantastycznie. Tylko po prostu będę czytał. Bezpośrednio z tych pytań, z, tej, z tego całego mnóstwa pytań, które tutaj e, mi zadaliście. I będziecie zresztą widzieć na bieżąco. Bo to będzie totalnie spontanicznie. Chcę, żebyście widzieli, co i jak. Dobra. Otworzę sobie najpierw zobaczcie, ile tego w ogóle jest. Będę losowo leciał od dołu. To jest masakra. Jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. No, ale cóż. Dobra, jedziemy. Pierwsze pytanie od yy, Sylwek Tarczyński. Czy lubisz, gdy ktoś pod filmem jakiegoś innego youtubera, ktoś pisze: Zapraszam wszystkich na kanał Purposa? No pewnie, że lubię. Na czemu miałbym nie lubić? No kurczę, no darmowa reklama, nie? I Rezek, czy będziesz kontynuował serię z CSGO, bo miło się ją oglądało? Powiem Wam szczerze, jeżeli bardzo chcecie tą serię z CSGO, chętnie ją będę nagrywał. Dobra. Kłamie mówiąc że chętnie. Ja nie lubię FPS-ów, wszelkich strzelanek. Ja po prostu za nimi nie przepadam. Nagrywam tego CS-a dlatego że wy chcecie żebym go nagrywał. Może wam się podoba jak lamie, nie wiem, bo ja kompletnie nie umiem w takie rzeczy grać i być może wam się to podoba. No nie wiem, no generalnie chcecie to będę nagrywał. Tak w skrócie. Kolejne pytanie, o tutaj była jakaś grupka. Jakie jest twoje ulubione danie? Moje ulubione danie? Yy, jak powiem, że sushi to wyjdę na mocnego snoba? Nie, to powiem, że pizza. Jak długo uczyłeś się niemieckiego? Siedem lat. Ale i tak nie umiem mówić po niemiecku. Czym różni się widz od fana? Trudne pytanie. Bardzo trudne. Fan? No Fan to chyba ktoś, kto nie nabija tylko pustych wyświetleń, ale też jakoś yy, współgra ze mną, no żyje tym, tym samym życiem YouTube'owym, co ja. Powiedziałeś kiedyś na swoich... Powiedziałeś kiedyś na swoich rodziców stary lub stara? Mam tak wyluzowaną mamę, że uwierz mi, że nie obraziłaby się. Dobra, wystarczy. Stąd. Yy, p -p 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 -p. Co byś zrobił, gdyby z twojej szafy wyszedł drugi ty? Śmieją się ze mnie. Pytanie jest co najmniej dziwne. Wiesz co? Odstawiłbym prochy. Zdecydowanie. Co cię łączy z Wiedźminem? Z Wiedźminem zdecydowanie łączą mnie uczucia uwielbienia całej gry, serii, filmu, nawet filmu, serialu i tak dalej, i tak. No, oczywiście książki. No, przede wszystkim łączy mnie to, że znam Jacka Rozenka, który podkładał głaz. Wiedź nie, ale to o tym już tyle razy mówiłem, że to bez sensu. Powtarzać się po raz kolejny. Czy gdybym udławił się tabletką nieśmiertelności, to umarłbym, czy byłbym nieśmiertelny? Nie łykaj tabletek. Ja Ciebie bardzo proszę, bo źle na Ciebie działają. Hmm, by, 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 by. Ile miałeś lat, jak zacząłeś nagrywać na YouTube? 24, bo dwa lata temu zacząłem nagrywać. Jakiego youtubera poznałeś pierwszego? Yy, DHD, dhd.pl i z nim też zaczynałem. Ile chcesz mieć widzów w przyszłości? Tak. Co wolisz, Pepsi czy Cola? Co, co wolisz, Pepsi czy Cola? To piosenka nie reklama, więc nie powiem, co wolę naprawdę latem czy to prawda, że znasz JJ Jokera i że piłeś z niej wódkę. Eee, tak, znam JJ Jokera, nie piłem z nim wódki, piłem z nim piwo. Chociaż może później była wódka? Nie pamiętam. To może świadczyć o tym, że była wódka. Eee, co zrobiłbyś, jeżeli okazało się, by się, że to cała, ta cała twoja kariera na YouTube to tylko sen? No obudziłbym się i poszedłbym robić ją od nowa. Nagrywał nagrywałeś escape z innymi youtuberami, Purpos, czy będziesz nagrywał escape z minecrafta z innymi youtuberami? No oczywiście, że tak, to no, bardzo chętnie będę nagrywał escape z innymi youtuberami, o na przykład z hmm. nagram kiedyś escape'a z iSela. E, który sport jest twój najulubieńszy? Mówiłem już o tym którymś Q&A, ale z racji z tego, że jestem z Zielonej Góry, uwielbiam żużel. Ale nie jest tak, że nie cierpię gorzowiaków. Żeby zaraz wszyscy widzowie z Gorzowa sobie nie poszli. I to, bo to taka odwieczny konflikt Zielonej Góry z Gorzowem na tle właśnie żużla. Dla tych, co nie wiedzą. E, p -p -p co by tu dalej? Ile płacisz Crazisowi za pomoc w nagraniach i czy w ogóle mu płacisz? słuchaj, generalnie staram mu się płacić w naturze. Nie no, błagam, ty serio tak pytasz? To, to głupie, naprawdę. Dlaczego pudełko do pizzy jest kwadratowe, a pizza okrągła, a kawałki pizzy są trójkątne? Rozkminiłeś najtrudniejsze pytanie wszechświata, po prostu wymiękłem. Nie, 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 nie odpowiem na tak trudne pytanie, przykro mi najmocniej. Mm, czy na święta dostałeś PS4 lub laptopa MSI? No niestety nie dostałem, znaczy wolałbym laptopa, bo PS4 jakoś nie przekonuje mnie do siebie, jeżeli mam być szczery. Jaką masz rangę w CSGO? Nie mam pojęcia. Nagrasz unboxing mieszkania, domu, pokoju? Może kiedyś? Czy nagrasz jakiś random play? Mam dużo tego. Yy, ta seria no u mnie się nagrywa, zagrajmy w coś, możecie sobie poglądać. Dobra. Lecimy dalej. Jaką masz pracę i czy ją lubisz? Łatwą i ją lubię. Podasz adres poczty, na którą można wysyłać fanarty, na przykład paczki, wiecie co? Jeszcze nie. Będą nowe wzory na koszulkach? Tak, będą nowe wzory na koszulkach, o ile mi pomożecie i na przykład zaczniecie wysyłać takie wzory. Bo no, generalnie to tak mało wysyłacie ciągle. Yy, dobra, jeszcze myślę z cztery pytanka na szybko. Czy chciałby poznać osobiście swoich widzów? Tak, chciałbym osobiście poznać swoich widzów. Uważam, że na razie jest ich na tyle mało, że bez sensu jest zrobić jakiekolwiek spotkania z widzami. Ale kiedyś czemu nie, myślę, że myślę, że się dogadamy. Yy, kolejne kolejne. Tak, tak, tak. Do czego dążysz w życiu? Czy masz taki swój wybrany cel, który chcesz wykonać? E, tak, mam swój purpose. Ale o nim, o nim kiedy indziej, może. Jednakowoż. Dobra, tutaj też są jakieś pytania? E, co myślisz o takich fejmach jak Rezi czy Polski Pingwin? No co o nich myślę? No normalni ludzie, no, o którym się powiodło, udało im się, no. Gratuluję im i życzę dalszych sukcesów. No, tylko tyle. No i tak, pytanie: Skąd znasz Werteza? To jest po prostu pytanie, które pada już chyba we wszystkich Kiwendejach, więc dobra, odpowiem na nie jeszcze raz. Poznałem go na starożytnej krainie sezonie drugim. Później poznaliśmy się na Perkonie osobiście, i tak się zaczęło. Dobra, myślę, że na tyle na razie wystarczy. Dzięki, serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć. I tak, tak, lewe oko mi mruga.